Wojna kojarzy się z czymś bardzo złym i niszczycielskim. Czasami jednak wojny wybuchało o kompletne bzdury. Czasami ich wyniki były nieoczekiwane, a jeszcze innym razem metody walki były bardzo niekonwencjonalne. Przedstawię wam 10 dziwnych wojen w historii. Wojna zimowa, konflikt zbrojny pomiędzy Związkiem Radzieckim a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 roku do 13 marca 1940 roku, agresja Związku Radzieckiego i metody prowadzenia wojny przez Armię Czerwoną, takie jak bombardowanie miast i innych obiektów cywilnych przez lotnictwo, spotkały się z międzynarodowym potępieniem. W konsekwencji Związek Radziecki został 14 grudnia 1939 roku wykluczony z Ligi Narodów. Finlandia pomimo utraty części terytorium zdołała jednak obronić swoją niezależność. Wojna zimowa odsłania wszystkie słabe punkty Armii Czerwonej, która poniosła bardzo wysokie straty. Co w tym takiego dziwnego? Związek Radziecki w tamtym czasie był światowo potęgą drugą albo i trzecią siłą militarną świata i uderzył na małe państewko, oczywiście tak porównując Związek Radziecki i Finlandię. Obronili się Finowie w sposób niezwykle prymitywny. Poruszali się saniami, z reniferami, na nartach, z karabinami snajperskimi bez lunety. Właściwie każdy obywatel miał mniejszy lub większy udział w tej wojnie. I ta armia reniferów i snajperów z przestarzałymi karabinkami stawiła opór. Armii Czerwonej, która była świetnie przygotowana, choć nie ukrywam, że to dość odważny pomysł atakować Finlandię zimą, tym bardziej, że finowie stosowali bardzo prymitywne metody, takie jak na przykład wylewali wodę na śnieg, przez co ta zamarzała i kiedy oddawano strzał z karabinu, śnieg nie rozpraszał się, przez co nie można było wypatrzeć snajperów. Oczywiście kluczowy był tutaj zapał i wyszkolenie finów, jednakże trzeba mieć na uwadze, że był to bardzo niecodzienny sposób walki. Pierwsza wojna izraelsko-arabska. Tu nie dziwi sama wojna, lecz jej wynik. Był to pierwszy konflikt zbrojny nowożytnego Izraela z jego arabskimi sąsiadami, który zapoczątkował serię wojen izraelsko-arabskich. Sprawa była prosta. Wielka Brytania zrzekła się Palestyny. A o nią upomnieli się Arabowie, którzy rządzą całym światem arabskim i Żydzi, którym ta Ziemia została zabrana przez Arabów. Biorąc pod uwagę, że politycznie Palestyna należy się Arabom, a historycznie Żydom, to podzielono ją i utworzono dwa państwa, Izrael i Palestynę, ale Arabom to się nie spodobało, więc Palestyna, wsparta przez większość świata arabskiego, uderzyła w nowo powstałe państewko Izrael. Zaatakowała wtedy Palestyna, Jemen, Arabia Saudyjska, Irak, Liban, Trans. Jordania, Syria, Sudan i Egipt. Olbrzymie siły. 70 tysięcy żołnierzy zaatakowało Izrael, który miał na obronie zaledwie 30 tysięcy ludzi. I jak to się skończyło? Zawarte porozumienie z RODOS o zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem a Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem zakończyło pierwszą wojnę izraelsko-arabską i wyznaczyło przebieg nowej wojskowej granicy Izraela. Owa nowa granica obejmowała około 78% terytorium Palestyny. Upadła w ten sposób idea podziału Palestyny na dwa państwa żydowskie i arabskie. Ogarniacie to. Arabowie zaatakowali Izrael, a ten nie dość, że im dowalił, to jeszcze zabrał 78% terytorium. Wyobrażacie sobie coś takiego w trakcie II wojny światowej, że Niemcy i Rosja atakują Polskę, a my ich pokonujemy i jeszcze zabieramy ich terytoria. No powiedzcie, że to nie jest dziwne zwycięstwo. Wojna o Pietruszkę. Nie chodzi oczywiście o Pietruszkę Pietruszkę, tylko o Wyspę Pietruszka, która jest terytorium spornym między Hiszpanią a Marokiem. 11 lipca 2002 roku sześciu żołnierzy armii marokańskiej wsiadło do łodzi patrolowej i skierowało się w stronę oddalonej o 200 metrów od wybrzeża skalistej wysepki zamieszkanej przez stado Kus. Tam Marokańczycy rozbili prowizoryczny obóz. Hiszpanie nie kryli oburzenia. Kilka dni później przeprowadzili operację Romeo Sierra. Kilkunastu komandosów, osłanianych przez okręt wojenny, łodzie patrolowe i myśliwce, dokonało desantu z pokładu czterech helikopterów, biorąc marokańskich kadetów do niewoli. Marokańczycy się oburzyli i zarządzili mobilizację bojową. W konflikt zaangażowało się USA. I w drodze mediacji konflikt zakończono. Maroko przypadło Marokańczykom, Hiszpania, Hiszpanom, a Pietruszka kozom. Serio. Wojna pana Madisona, wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, rozpoczęta amerykańską deklaracją wypowiedzenia wojny 18 czerwca 1812 roku i formalnie zakończona. Traktatem zawartym 24 grudnia 1814 roku. Dlaczego wojna Madisona? Bo to była jego prywatna wojna. Dwa dni przed wypowiedzeniem wojny rząd brytyjski zapowiedział, że wycofa wszystkie przepisy prawne, które mogłyby doprowadzić jego kraj do wojny. Jeśli istniałoby jakiekolwiek połączenie telegraficzne z Europą, wojny tej dałoby się prawdopodobnie uniknąć. Prezydent Stanów Zjednoczonych narzekał na ingerencję Brytyjczyków w prawa Amerykanów do wolnej żeglugi i handlu na otwartym morzu. Największa sekcja floty handlowej Stanów Zjednoczonych, Nowa Anglia, ostro opowiedziała się przeciwko wojnie. Żądania deklaracji wojny nadeszły przede wszystkim z południa i zachodu. Niezwykłe jest to, że wojna toczona w imię wolności handlu morskiego zaczęła się inwazją na Kanadę. W dodatku traktat pokojowy, który zakończył tę wojnę, nie poruszał żadnej z tych kwestii, które były przyczyną jej wybuchu ostatnio. Ostatecznie obie strony ogłosiły się zwycięzcami w 1812 roku, i stało się jasne, że cała ta batalia to jedno wielkie nieporozumienie. Wojna futbolowa, konflikt zbrojny między Salwadorem a Hondurasem, który miał miejsce w 1969 roku. Przed wojną sytuacja między Salwadorem a Hondurasem była niezwykle napięta. Powodem wybuchu wojny był przegrany mecz przez Honduras 15 czerwca 1969 roku w czasie eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, właśnie z Salwadorem. Honduraskie radio zapelowało do obywateli o wypędzenie Salwadorczyków z honduraskiej ziemi. W Salwadorze doszło do masowych demonstracji przeciwko Hondurasowi, a incydenty graniczne doprowadziły do zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy obydwoma krajami. 14 lipca armia Salwadoru zaatakowała sąsiada. W walkach zginęło około 2000 ludzi. Wojna została zakończona po interwencji organizacji państw amerykańskich, jednak napięcie pomiędzy państwami utrzymało się do 1972 roku. Dopiero 30 października 1980 roku Salwador i Honduras podpisały traktat pokojowy kończący wojnę futbolową. Wojna EMU, określenie operacji wojskowej podjętej przez armię australijską na polecenie ówczesnego ministra obrony Georgia Pierce'a w okresie od 2 listopada do 10 grudnia 1932 roku. Trudności, przed którymi stanęli wtedy rolnicy, wzrosły wraz z rozrastaniem się populacji EMU w tym rejonie do 20 tysięcy ptaków. EMU co prawda regularnie emigrowały po sezonie lęgowym, kierując się na wybrzeże ze obszarów śródlądowych i nie było to nic dziwnego. Po przygotowaniu ziemi pod pola, zorganizowaniu zasobów wodnych na niegościnnych terenach Australii Zachodniej Emu, zorientowały się jednak, że tereny uprawne są świetnym miejscem do żerowania i uzupełniania zapasów wody, w związku z tym zaczęły wkraczać na teren farm. Wielka liczba ptaków pożerała i niszczyła plony, a także pozostawiała duże szczeliny w pobudowanych płotach, co wykorzystywały króliki, które mogły wejść na niedostępne dla nich dotąd ziemię i powodować dalsze problemy. Akcja wojskowa miała rozpocząć się początkowo w październiku 1932 roku i miała na celu rozbicie sił nieprzyjaciela. Emu było 20 tysięcy, zaś Australię reprezentowało trzech żołnierzy. Strat po stronie australijskich brak Emu zginęło 3486 sztuk. Konflikt Naddniestrzański, wojna domowa w Mołdawii, tocząca się z największą intensywnością od marca do lipca 1992 roku. Problem był taki, że żołnierze nie mieli najmniejszej ochoty na walki. Wojna między Mołdawią a Republiką Naddniestrzańską była wojną co najmniej dziwną. Lokalni dowódcy nazywali ją pijacką wojną, ponieważ oficerowie obu armii spotykali się ze sobą pod osłoną nocy i urządzali ostre libacje. Nad rankiem wracali do swoich obozów i otwierali do siebie ogień. Następna noc przynosiła kolejną popijawę, tym razem za zdrowie tych, którzy przeżyli, albo ku pamięci tych, którzy zginęli. Wojna 335-letnia, wojna pomiędzy wyspami Scylii a Holandią. Wojna wybuchła w 1651 roku, a zakończyła się dopiero w 1986 roku. Wojna została wypowiedziana z Scylii 30 marca 1651 roku przez admirała Martena Trompa. W czasie jej trwania nie padł ani jeden strzał i nikt nie zginął. Pomimo pewnych wątpliwości co do samego faktu, czy wojna została wypowiedziana zgodnie z prawem i czy w rzeczywistości oba państwa znajdowały się w stanie wojny przez 335 lat, to tak na wszelki wypadek 17 kwietnia 1986 roku podpisano pakt pokojowy kończący ten konflikt. Wojna Świńska, zbrojna konfrontacja, która nastąpiła w 1859 roku pomiędzy USA a Wielką Brytanią. Jej przedmiotem była Wyspa San Juan, leżąca w kanale oddzielające wyspę Vancouver od lądu. W czasie konfliktu nie doszło do walki. Jedyną ofiarą wojny była Świnia, od której konflikt przyjął swoją nazwę. Konflikt zakończył się międzynarodowym arbitrażem. Wojna angielsko-zanzibarska, najkrótszy znany konflikt międzynarodowy trwający 38 minut, który miał miejsce 27 sierpnia 1896 roku. Pochłonął około 500 ofiar śmiertelnych. Kapujecie? Holendrzy ze wyspami Skeli mieli wojnę 335 lat i nikt nie zginął, a ci się pokłócili na pół godziny i już zdążyli 500 osób zatłuc. Kiedy 25 sierpnia 1896 roku zmarł sultan Zanzibaru Hamad Ibn Sawaini, Tronem w Zanzibarze zawładono w wyniku przewrotu Khalid Ibn Barchasz, który uchodził za stronnika Niemiec. Nie mogli się z tym pogodzić Brytyjczycy, liczący na to, że politykę przychylnego im zmarłego będzie kontynuował wyznaczony przez nich na następcę Hamut Ibn Mahmad. Wystosowali zatem wobec uzupartora ultimatum, wzywającego do abdykacji. Termin upłynął 27 sierpnia o godzinie 9 rano czasu lokalnego. O tej godzinie brytyjski konsul złożył sultanowi notę z wypowiedzeniem wojny. W tej samej chwili Brytyjczycy rozpoczęli ostrzał od strony morza i działania na lądzie. Po pół godzinie sultan, widząc eskalację strat w ludzkości, uciekł ze zniszczonego pałacu i schronił się w niemieckim konsulacie. Poległo około 500 żołnierzy oraz udało się zatopić zanzibarski okręt Glasgow.